września. Gościnie w Radio Września 93,7. Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam serdecznie w programie Gościniec Radia Września, a dzisiaj o szkole. Chociaż rozpoczęcie roku szkolnego już za nami, to można powiedzieć, że w szkole podstawowej w Nowym Folwarku wczoraj odbyła się taka impreza związana troszeczkę z rozpoczęciem roku. 20 lat szkoły za nami, a naszym gościem jest dyrektorka szkoły Sławomira Czarnecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, jest pani związana ze szkołą w Nowym Folwarku od samego początku? Tak, dokładnie w 1999 roku zaczęłam w tej szkole pracować, także mogę nieskromnie powiedzieć, że jestem chodzącą historią tego gmachu. I właśnie chciałbym o tę historię troszeczkę zaznaczyć, bo skoro jest pani od początku związana ze szkołą, to może pani mniej więcej powiedzieć, jak bardzo zmienił się budynki szkoły od powstania do tego, co mamy obecnie. 20 lat z jednej strony niedużo, ale przemiana szkoły bardzo duża. Oczywiście, mówiąc o budynkach, należy powiedzieć, że tak naprawdę te budynki nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się dzieje wewnątrz. Natomiast rzeczywiście szkoła troszeczkę się rozrosła. W tym czasie przybył piękny plac zabaw, przybyło piękne boisko wielofunkcyjne, Orlik. Przybyło zieleni, mimo że troszeczkę wichura, która nawiedziła szkołę w 2017 roku, zniszczyła, ale udało się to wszystko naprawić. Teraz tylko trzeba czekać na efekty. Również wspaniała bieżnia, wspaniała skocznia i zagospodarowanie, tak jak powiedziałam, terenów zielonych wokół szkoły. To wszystko dla dzieci, to wszystko dla społeczeństwa lokalnego, żeby mogło z tego korzystać. Powiedziała pani, że najważniejsze jest to, co jest w środku, czyli nauczyciele i oczywiście uczniowie. Wczoraj miała pani okazję spotkać się z absolwentami szkoły. Jak wspominają ten czas? Tak właśnie, ten czas szkolny wspominają najmilej. Wspominają nie tylko swoich rówieśników, nie tylko wspominają swoje sukcesy, wspominają porażki, wspominają wpadki, ale niezwykle ciepło wspominają właśnie swoich nauczycieli, mówiąc, że ten szkolny czas z perspektywy w tej chwili już ludzi dorosłych był czasem rzeczywiście najmilszym. Mówią o tym, że szkoła dała im dużo, że nauczyli się tego, co w zasadzie w życiu codziennym przydaje im się najbardziej. Wśród absolwentów są również, nie ukrywam, w cudzysłowie tak powiem, absolwenci mojego teatru, którego prowadziłam. Co prawda nie doczekałam się jeszcze aktora, aczkolwiek są to ludzie, którzy rzeczywiście radzą sobie w życiu, którzy zaszli wysoko, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w tej chwili w życiu dorosłym i twierdzą, że właśnie tych umiejętności nauczyli się w szkole, na wyjazdach, przy realizacji projektów, których w naszej szkole nie brakuje. Więc nie tylko nauka, taka typowo książkowa, nie tylko regułki, wzory matematyczne, fizyczne, ale także zajęcia pozalekcyjne. To wszystko nas tak mocno kształtuje. Tak, zgadza się, ponieważ trzeba na ucznia spojrzeć indywidualnie, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma inne predyspozycje i właśnie ta możliwość zajęć pozalekcyjnych, jak również takiego indywidualnego przyjrzenia się wychowankowi daje te możliwości. Ja mogę akurat powiedzieć o teatrze, o zajęciach z teatru, które prowadziłam kiedyś na przestrzeni tych 12 lat, nie w tej chwili. No każdy uczeń nadawał się do czego innego. Jeden potrafił pięknie malować, w związku z tym robił scenografię. Inny potrafił szyć, zajmował się kostiumami, takie to troszeczkę było rękodzieło, że tak powiem. No natomiast wyrabiało pewne umiejętności. Wyjeżdżaliśmy na różne przeglądy. Wtedy też trzeba było się zmobilizować. Wtedy trzeba było to wszystko ogarnąć, całą lokalizację. To robiły dzieci. Jak wyjeżdżaliśmy gdzieś dalej, trzeba było zorganizować wszystko, począwszy od śniadania po kolację. Dzieciaki wyrabiały swoje umiejętności społeczne, kontakty społeczne, a to jest bardzo ważne w życiu. Później. Ale z tego wyłania się także obraz nauczyciela, który nie tylko uczy, korzystając z podręczników i trzymając się podstawy programowej, ale także potrafi wyłuskać ucznia, który przejawia właśnie jakiś talent, prawda? To, co pani wspomniała, ktoś, kto potrafił pięknie malować, zajmował się scenografią. Ale gdyby nauczyciel go do tego nie zachęcił w jakiś sposób, to też by z tego nic nie wyszło.
Tak, dokładnie tak. Ja myślę, że każdy nauczyciel ma w sobie coś takiego, że potrafi te talenty rozpoznać od razu. A jeżeli je rozpozna, no to potem jest już jakby droga bardzo prosta i bardzo łatwa, ponieważ ten talent jak diament można po prostu szlifować. I robimy to w szkole, robimy to przez cały czas. Mamy zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. I to nie jest tak, że to był tytuł jednorazowy. Robimy to długofalowo i daje to efekty. 20 lat istnienia szkoły, przed szkołą jeszcze wiele, wiele, wiele lat istnienia. Jakieś nadzieje związane z przyszłością najbliższą albo taką troszkę odleglejszą? Powiem tak, chcemy skoncentrować się przede wszystkim na uczniach i na relacjach, ponieważ dzisiejszy świat, nie ukrywajmy, stanowi bardzo wiele zagrożeń. Te relacje bardzo często bywają zakłócone. Ja uważam, że trzeba robić wszystko, żeby dzieciaki rozwijały się właśnie nie tylko w kwestii odkrywania swoich talentów, nie tylko w kwestii odkrywania swoich marzeń, ale również, żeby rozwijały umiejętności społeczne, żeby zrozumiały, że social media to nie wszystko, że jest jeszcze człowiek, który czuje, który rozumie, którego trzeba czasami wesprzeć. Jest rzeczywistość, która wygląda odmiennie od tej wirtualnej. No właśnie, no właśnie. To ja życzę wam tego, żebyście mogli kształtować młodych ludzi właśnie w taki sposób, tym bardziej, że szkoła w wielu przypadkach to pierwsze 25 lat naszego życia. 24, biorąc pod uwagę, że mamy 2 lata, idziemy do żłobka. Żłobek to też szkoła. Oczywiście. I my wszyscy mamy taką świadomość, i dyrektorzy, i nauczyciele, i dlatego bardzo staramy się, żeby uczniom w szkole było dobrze, żeby o szkole mówili nasza szkoła, żeby do niej wracali. Mury szkoły dla absolwentów są zawsze otwarte i oni przychodzą nie tylko z okazji jubileuszy, ale wpadają od tak. I jest nam z tego powodu bardzo, bardzo miło, bo powiedzą, co tam u nich, i to jest najsympatyczniejsza rzecz na świecie. Każdemu nauczycielowi życzę właśnie takich uczniów i każdemu uczniowi życzę takich nauczycieli. Bardzo dziękuję. Dziś w naszym studiu gościem była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku, Sławomira Czarnecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 93,7 Radio Września. Najlepsze, bo lokalne.